Siemanko, z tej strony Colin, znam was w kolejnym odcineczku z serii Polscy Sąsiedzi. Widzowie, znajdujemy się przy case'ie. Oczywiście to jest porządny sprzęt, ale jest na sprzedaż, także jeżeli macie ochotę go kupić ode mnie, zgłaszajcie się w komentarzu. Ale też mam do was ogromną... Już wystawiłeś to? No, już wystawiłem, a ty jesteś tu gdzieś? No, jestem na polu blisko. A, słuchajcie widzowie, wystawiłem tego case'ika, ogłoszenie jest wystawione, możecie go znaleźć na różnych takich popularnych serwisach. Jak o... I powiem ci tak, masz ochotę kupić sąsiad? Case'a? Tego małego nie. No tego malutkiego. Widzowie, zgłaszajcie... Ale co w zamian? Jak to co w zamian? Gotówka. Ale nie no, mówię co w zamian case'a będziesz kupował. Za case'a? Ale w sumie... A czekaj, bo klasa ci zabrali, tak? Zabrali, widzowie, jest afera. Zabrali mi również kombajn oczywiście. Ukradli mi kombajn. Zabrali klasa tego na testy, co miałem. Nie wiem co się dzieje, dzwoniłem do firmy klas. Rozmawiałem, chłop powiedział, żebym się nie martwił, że wszystko zostanie rozwiązane, bo chciałem iść na policję. On powiedział, że absolutnie, żebym na policję nie szedł, że to zostanie wszystko rozwiązane. Jestem ciekawy w jaki sposób. A może to był jakiś oszust, a nie prawdziwy gość od tego, od marki? Wiesz co, nie wiem, nie wiem, nie zabrał wiem. Zabrał ci dwa klasy, bezpodstawnie. Nie, on mówił, że nie! To ja zgadałem się z właścicielem firmy, znaczy z tym szefem, nie? On mówił, że nie, że wszystko będzie okej, że to jakaś pomyłka musi być, coś tam pieprzył, nie? No i nie chciało mi się go nawet słuchać, no ale mówię, dobra, okej, poczekam. Do dzisiaj mi dałem termin, nie? Więc zobaczymy, czy kombajn wróci do mnie na podwórko. Jestem bardzo tego ciekawy. Pryskamy, widzowie, pryskamy, a ty pryskasz? Pryskam, na tym największym kawałku aktualnie, bo to już będzie ostatnia dawka przed tym, przed żniwami, niech se rośnie. No to ja tak samo teraz, już ostatnia dawka. I przed... tak powiem ci, że późno zrobione, a ładnie się to wyrównało względem tych innych upraw. No ogólnie to jest ostatni oprysk przed żniwami, nie? Już teraz odcinek następny, to nie wiem czy nie będą żniwa. No teoretycznie możemy zaczynać w sumie powoli. Zobaczymy widzowie jak to tam wyjdzie, ale myślę, że no niedługo już jakieś żniwa będą. Cóż, no musi być ogień, będzie tutaj testowany na pewno jeden kombajn, jak i drugi, jeżeli mi zwrócą tego klasa. Bo ja nie testowałem też kombajnu, ty też jeszcze nie testowałeś tego John Deere'a, nie? Nie, no nie było jeszcze okazji. Nie było właśnie okazji, widzowie, więc będą, no grube testy na pewno, grube testy. Ciekawe jak to będzie, już nie mogę się doczekać, bo kurde, żniwa wam powiem, że na tych seriach zawsze takie wyczekiwane. Zawsze, ja na żniwa najbardziej czekam, bo to jest taki, no... Fajny czas, na pewno będziecie się to dobrze oglądać, będziecie dobrze nagrywać żniwa. Ja lubię kombajnem kości, tylko ciekawe czy klasik będzie dobrze się spisywał, mam nadzieję, że... Jak to mówią, żniwa, żniwa, polska moc! Żniwa, polska moc, jak to mówią. Tak. Kejsik, o! Tu mamy widzowie kejsika, polska moc. Najgorzej jak ty na żniwa nie będziesz miał, kejsa swojego jak ktoś kupi. Ja pierdzielę, klasa? Jak to można było tak odwalić, bo nie, ale... Jakiego kejsa? Zostajesz z dwoma ciągnikami, a ja mam trzy. Aha. A, że kupi tego kejsa, tak? No. No to słuchaj, to wtedy zostanę z dwoma ciągnikami. Kurde, faktycznie. Może być ciężko. Chociaż nie, z dwoma to raczej powinienem sobie poradzić, wiesz? No ale jeszcze wiesz, to New Holland i... No i Deutsche Farm to nie są jakieś marki wybitne. Co? Sąsiad, no, więc to, ja cię kiedyś namawiałem na John Deere i... No powiem i ci właśnie. Teraz to na Fenda bym cię namawiał. Wiesz co, ja mam swoje przekonania. Ja powiem ci tak, ja lubię Case'a, ja lubię New Hollanda, lubię Deutsche Fara. Deutsche Far to akurat trafił do moich takich ulubionych przez przypadek, bo spodobał mi się jeden Deutsche Far, kupiłem go i powiem ci, że dobrze mi się spisuje, w ogóle się nie psuje. Oczywiście odpukać, ale dobrze się spisuje. O! Wszystko słyszałem. A gdzie ty w ogóle jesteś? No na górce tutaj. A już widzę, pod lasem. No. Niestety, mnie nie stać na większy opryskiwacz. Nie, spokojnie, następny sezon będzie większy, sąsiad, to się o to nie martw. Muszę tę Amazonkę odkupić od nich, bo to jest naprawdę maszyna perfekcyjna. Nie każdy, widzowie, wiecie, ma... Nie każdy tak kradnie, nie? Jak sąsiad, więc ja wolę nie wypożyczać, ale swoim sprzętem opryskać. Ja nie wypożyczam, ja po prostu dostaję na testy. Bo mnie firmy lubią. Mnie też lubią. Mnie nie przyjeżdżają i nie okradają. Słuchaj, ja nie wiem co to było, ten chłop jakiś właśnie ten co przyjechał, jakiś pierdyknięty, że on ukradł kombajn. No jak może chłop z firmy klasa przyjechać i kombajn ukraść? Powiedz mi. najpierw mnie przestraszył, że kombajn pójdzie z dymem, coś takiego powiedział. Ja później zachodzę, wiesz, gdzieś tam się zakręciłem. Taki strach to nie strach, jak to mówią. Wiesz, zachodzę, kombajnu nie ma. No. Mówię, no nie, no.
Mówię jakieś nieporozumienie. Ale dobry wariat ogólnie, jakby nie patrzeć. Sąsiad leci. Sąsiad leci. Wariacina z nadarzyna. Nie, 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 słuchaj, to będzie rozwiązane na pewno. Jak nie, no to będę musiał to na własną rękę jakoś. No dzisiaj dałem termin. Tyle. Zobaczymy. Jak a termin na co? Termin na zwrócenie mi kombajnu mojego. Ty, no ja to tak osobiście ci powiem, że ja bym ci go chyba nie zwrócił. Sąsiad, ja wiem, że ty byś nie zwrócił. Ja osobiście, jakbym tobie coś ukradł, też bym ci nie zwrócił. Bo jak już ktoś kradnie, no to już po co ma zwracać? No tak. Jak coś, to te drzewo omijaj swoim tym, polem. Najeżdżasz mi na pole, kolego! Ja będę tam patrzył. Sąsiad! Co? Którędy omijasz drzewo? No kazałeś mi tamto tylko ominąć moim polem. Nie, swoim polem masz ominąć. Sąsiad, co ty robisz? Dobra, to przepraszam. No to zobaczymy, jak BM-ko sobie pole do driftu zrobię z twojego pola. Zobaczymy, sąsiad. No to na takich kołach, co ja mam, to on nic szkód nie robi praktycznie. Troszkę robi. Wiesz, troszkę. No i człowiek nie ma co robić, chyba kombajn będę szykował, dopiero opryski skończone, a tu... Szykuj, szykuj powoli, wyciągnij go tam, przedmuchaj. Wiesz, tam nie ma co dmuchać, jak to nowy kombajn. Nie był używany, to nie ma co dmuchać. Ale posprawdzaj, czy jest nasmarowany. Dobrze, ale raczej jak z fabryki wyjeżdża, to powinien być już wstępnie tak nasmarowany. Wiadomo, tam są takie niektóre te... No... Nie, tam wiesz, jest to maszyny może na sprzedaż, to wystawiam. Co ile godzin trzeba smarować? Maszyny na sprzedaż? No. A chcesz kupić, ja ci mogę przedstawić ofertę, mam do sprzedaży trochę maszyn. Co masz? To może mnie coś zainteresuje, coś co będzie potrzebnego. Siewnik. Ten co stoi tam przy chałupie. Kosiarka stoi przy chałupie. Rozsiewacz do nawozów. Widzowie, w ogóle ten rozsiewacz do nawozów jest od początku serii. I wyobraźcie sobie, że od początku serii jest ten rozsiewacz, a ja w tym roku jeszcze nim nawóz rozsiewałem. Wyobraźcie to sobie. Jak oszczędność to moje drugie imię, nie będę wydawał pieniędzy. Nie no, na drugi sezon już muszę, bo w tym roku to był taki zapierdziel tym rozsiewaczem, mówię wam. Następny sezon kupuję większy, bo ja nie wyrobię nim. Tak robić. Albo sobie wejdę na telefon, chociaż sobie popatrzę jakieś te... maszynki od Krone. O, cię stać na maszynki. Kredyt spłać najpierw, a nie. Na kolejne sienokosy od razu mówię, że kupuję. Nie ma bata, że nie kupię. Spłać kredyt najpierw, sąsiad. Kredyt. Kredyt jest po to, żeby był. To kredyt musi po żniwach. Wszystkie pieniądze, co ty ze żniw zarobisz, to pójdą na kredyt. Powiem ci tak. Sąsiad, ty źle się z tym nie czuję. Ty się zastanów, jak ja wezmę kredyt, co dopiero to będzie. Oj. Powiem ci, że. Pewnie bida w Polsce. Nie, 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 nie będzie bida, będzie kurde... Nowe maszynki! I nowe pola po żniwach. Ale oferta jest na stronie. Zobie, jeżeli myślicie, że sąsiad ma największe pola w okolicy, to się mylicie. Poczekajcie tylko po żniwach. Kup jedno, zapłać za 10. Ale ze promocja. Co ty tam patrzysz? Wiesz to skronę. Przepraszam, ty powiedziałeś sami. Kup jedno, zapłać za 10? No. To co to za oferta? Ty, a może ja bym sobie kosiarkę taką samą jedno kupił? Kupić jedno maszynę i za 10 zapłacić? O kurde. Kosiarkę, ale byś samojezdno? Ja bym kupił... Oj, nie będę mówił co. Samojezdno kosiarkę już powiedziałeś i tak. Ale to chyba nie masz coś tak szaleć, bo to aż tyle łąk nie ma. No nie masz tyle łąk, to myślę, że to bez sensu trochę. Ale to twoja ale decyzja. Jakby to dobrze przemyśleć. Widzowie, chmury tu chodzą. Giełka taka delikatna. Sąsia, to jest twoja decyzja oczywiście. No wie, to muszę sobie, nie mogę sobie odmówić. Pracę już praktycznie mam wybraną. Przetrząsarkę mam wybraną. Ale to i tak do przodu, nie? Mam wybraną. Kosiarki mam wybrane. No nie no, samojezdnej to sobie nie pozwolę w tym momencie na zakup. No nie no, daj spokój kurde, przecież to ile to pieniędzy. Tym bardziej, że ty nie potrzebujesz aż tak dużo chyba. No właśnie, nie, to tego to na pewno nie kupię. Ale kosiarki, wiesz, jak sprzedam te John Deere'owskie, no to kupię sobie skronę, to wyjdę praktycznie na zero. A czemu akurat no, kronę? Przeczuzarkę, zgrabiarkę też bym sobie kupił. Czemu kronę na przykład? A bo wiesz co, mam przyczepę od nich jedną. Ty, a ty dużo masz kukurydzy do koszenia w tym roku będzie no. Na kiszonkę, dużo?
No, będzie sporo. Tu będzie co odwozić. Będzie, będzie. No i o co chodzi? Widzowie, będę pomagał sąsiadowi. Może nagram wam też vloga z tej pomocy. Zobaczymy. Myślę, że tak, bo sąsiad nagra vloga, no to tam wszystkiego na jednym vlogu nie skosi. Trochę coś tam się nagra. Zobaczymy. O! Ty, skończyło mi się. Muszę oprysk? Jechać... No, jadę do chałupy. Oprysk się skończył. Czekajcie, muszę tak przejechać, bo nie będę się wracał. Kurde, szybko jakoś po... A, bo ja... Tam nie miałem pewnego tego. Dobra, jedziemy, widzowie miedzą oczywiście, po swoim. Będziemy po sąsiada polu jeździć. Miedzo, o cyk. Ej, a co ty jedziesz moją BMW-ko? A ty jak jedziesz? A ty jak jeździłeś? Zygzakiem. No? Zygzak McQueen, gdzie ty? Głupi jesteś? Ej, kolego, ja będę teraz klucze zabierał od BMW-ki. Ja się tu chwilę pojeździć, nawet ci paliwa szkoda. Ja się pytam, gdzie ten twój wóz? O kurde! O, ale masz farta, już myślałem, że w drzewie będę. No. Dobra. Odstawiaj ją i... Ale trafię bramę pokiem, czy nie? Odstawię na podwórku, ja za stodoły jadę. Dobra. Za stodola. Cyk, zrobię ciach. O kurde, co to za wąsa? Idę pod sklep się przejdę, może coś gadają. No dobra, spoko, ja tutaj będę musiał jeszcze napełnić opryskiwacz. Napełnię opryskiwacz, co jeszcze? No widzę, zobacz, tego kombajnu nie ma. W ogóle zastanawiam się, czy header nie zagadać z tą firmą Klas, jeżeli oczywiście będzie taka możliwość, bo jak nie, to na sprawie sądowej. Więc ciężko się z nimi dogadać pewnie będzie, jak pójdzie to na sprawę sądową. Ale ja bym chciał, widzowie, jeszcze przed żniwami wymienić co... Co tutaj chodzi? Sąsiad nie zgasił ciągnika? Ale jaja, zgaszę mu. Zapomniał zgasić. Widzowie, bo muszę zagadać z firmą Klas, albo po prostu sprzedać, nie zagadywać, tylko sprzedać, widzowie, ten header i kupić trochę większy. Chociaż on i tak jest duży w miarę, to nie wiem. Może już nie będę, widzowie, kombinować. Może podczas żniw. Nie, on i tak jest nawet niezły. Tylko myślałem tak, że może jakiś większy do tego kombajn. Tylko ciekawe, czy odzyskam kombajn w ogóle. Zobaczymy. Zobaczymy, no. Ktoś tu śmiga. Dobra, muszę napełnić tego oprysku trochę. To tu jedzie. Ciężarówką jakąś ktoś zapierdziela. Co jeszcze tak? Tu nic nie przerysował, sąsiad? Dobry! Do mnie? Słyszy pan? Dzień tutaj dobry. Pan Michał mieszka? Pan Michał tutaj mieszka? Tak, tutaj za tym, w prawo tu. Klasa mu przywieźliśmy na testy. O kurde, takiego? No, fajny, no nie? Ale panie, no jak on tak na testy cały czas dostaje te maszyny z każdej firmy? Proszę pana, jak z każdej? To on coś ma innego? Z Fenda. A ty, człowieku, oddawaj kombaj, możeś mi ukradł, bo cię znam. Byłeś. Z Fendem działa? No kurde, teraz współpracę ma, dostał na rok czasu. Może coś zobaczyć. Ciągnik za darmo. Co, wie, no nie, nie, no... nie ta kartka i nie ten adres. To nie tutaj jednak, bo by do jakiegoś pana Karola, także... To do mnie, raczej. Panie, nie udawaj pan, że mnie pan nie znasz, bo żeś mi pan kombajn ukradł. A tu, o, tutaj koło sklepu, to trafia do pana. Do mnie? Jak do mnie? Na a ja nie zamawiałem. 5 minut czasu ma pan, żeby przetestować. No to proszę pana, no to do widzenia. Spierdzielę pan jest. Żartuję, na 48 tak jak zwykle, proszę pana. 48 godzin? Tak. A, firma Fend dała na rok czasu dla sąsiada. Proszę pana, firma Fend dała jaki ciągnik, ile mocy? Proszę pana, nie wiem ile, bo trzeba podejść sprawdzić. Takich to w Polsce nie ma, taki nie jeżdżą, proszę pana, najnowszy. No kurde, ale niezły, tak szczerze powiem panu, że naprawdę fajnie to wygląda. No to jest inna, to jest inna, to nawet takich silników nie produkuje, proszę pana, dobra, gdzie panu to rozładować? Ale z jakiej okazji panu, w ogóle, jak ja nie zamawiałem, nie rozmawiałem z państwem na temat tego ciągnika na testy. Proszę pana, no bo tutaj tak jak było w umowie, że pan płacisz, no co prawda karę za nieoddanie tego ciągnika poprzedniego, no ale w umowie to... Osoba, co przyjechała po poprzedni... Proszę pana, ale co pan pieprzysz?
Że jak w umowie jest, że drugi ciągnik idzie dla pana też? Na testy? Jak ja gadałem, proszę pana, z szefem, ja nie mam żadnej kary płacić. O czym pan mówi? Ja dostałem wytyczne od góry, że pan musi zapłacić karę proszę za... Proszę pana, to pogada pan z szefem. Ja rozmawiałem z szefem, szef powiedział, żebym się nie denerwował, że załatwimy to wszystko. Do dzisiaj miał być pana... kombajn zwrócony. Gdzie jest kombajn? Ja w dupie mam ten wasz ciągnik na testy. Chcę kombajn. Proszę pana, kombajn to będzie kolejnym kursem. Tutaj to akurat, tutaj się zgadza wszystko. A, no jeżeli chodzi o te długi i tak dalej, co pan z firmą wojuje, bo nie oddaje pan maszyn. Ja jestem pracownikiem, ja w to nie wnikam. Od razu panu mówię... Lepiej pan w to nie wnikaj, panie. Gdzie do panu rozładować? Pana, nawet na ulicy ja mogę nim wyjechać, ale kurde, naprawdę na nie testy? Nie, proszę pana. Panie, ale to teraz mi się robota, bo chodzi o to, co ja potestuję go. Jakby na żniwa byście mi go jeszcze zostawili, ten potestował. Pana proszę dzwonić do szefa, czy na tydzień będzie się dało, to już nie moja sprawa. Dłużej, ja może pogadam z szefem na żniwa, żeby mi go zostawili, bym przetestował coś. Rzepak by się pokosiło, to by się talerzówkę zapijało do niego, by się potestowało. O kurde, ale niezły widzowie, no tego się nie spodziewałem, są tyle obciążników tu ma z tyłu? Ja. Jaki kolos! Od firmy Glass, o co im chodzi? Z jakiej racji oni mi dają... Coś mi tu widzowie nie gra. Z jakiej racji oni mi dają ciągnik na testy i to taki duży? Już sąsiad to zwariuje. To zobaczy. O ci kurde. O ale maszyna. O ale maszyna, panie. Już kierowniku zjeżdżamy. Bra. Gdzie jedzie pan? Proszę pana, no... Bo tu, patrzę, to jest chyba ten Zośko skrętno, tak? Tak, tak, tak. Ja pierdzielę, no powiem panu szczerze, jestem w szoku, bo nie spodziewałem się, że państwo mi coś przywiozą. Raczej wątpiłem, że coś dostanę od kurde widzowie firmy Glass, no. Ale dosyć ciekawie, jeżeli... Tylko jestem ciekawy, na jakich to warunkach. Nie wiem, nie wiem już. Niech dają mi mój kombajn, a nie na testy. Widzi pan? Pana widzę, widzę, widzę. Nie ma pan jak pojechać w pole, bo najlepiej jakbyśmy to dzisiaj przetestowali, bo ja muszę panu pokazać funkcję takiego ciągnika. Pana, problem taki, że właśnie nie mam jak, ale on wysoki. Ja pierdzielę, jakbym jechał gdzieś... O jasny gwint, jaki on wysoki. Pana, sąsiad zwariuje. Pana, to kosiarkę, może do kosiarki byśmy podpięli. Że pana to jest na 48 jak coś. No to jak na 48, to ja tu nic nim nie przetestuję, wie pan. No proszę zajechać na lawetę z powrotem. Że coś tam spróbuję wytestować, spokojnie. Poczekaj pan tę kosiarkę. Proszę pana, no to co pan sobie jajca robisz? Proszę pana. Spokojnie, ja muszę przetestować tę kosiarkę, proszę pana, czy ona w ogóle działa. Działa widzowie, więc jak chcecie kupić. A kosi trawę? Kosi, zobaczcie, kosi trawę nawet. Dobra, proszę pana, odczepimy ją. Pana, ja panu funkcję pokażę. Z kusiarko? Nie, bez. Dobra, ja ją odczepię. Macie nawet taką kusiarkę można takim czymś. No to tak, tak jak szef godą. Proszę się zatrzymać. No, proszę się... O kurde, zobacz pan. Proszę pana, dobrze to tam nie klika, że to się zepsuje. To w miejscu tylko... Wygiąłem. Pony. Przyneczka zamyśla mnie, jakby się krzaniło, proszę pana. O kurde. Fajnie to wygląda. Nie będzie się krzanić. Nie będzie się krzanić, a obciążniki z przodu, kurde, jakie porobione. I z tyłu. Mhm. Proszę pana. Też z tyłu, proszę pana. Wchodzimy. Tak? No i proszę pana, no... Włączamy tryb sterowania tylko przednimi kołami. To nie jest przednimi, pana. To jest proszę pana... psichód. Teraz tak, o... Tylko przednimi, żeby okay. Tryb nie był skrętny. Dlatego tu jest taka funkcjonalność, proszę pana. Proszę pana, to taka podstawa w tych ciągnikach. Tak. Proszę pana, tutaj ale może sobie pan na panelu zmieniać przód. Wszystkie ustawienia. Fajne, fajne ogólnie. Dobrze, już ja tutaj proszę pana tutaj AD, widzę. Tak naprawdę, proszę pana. Ale zademonstruje pan, jak to pan zmienia, jeszcze raz. Zademonstruje pan, będę przybliżył. Proszę, widzi pan? Widzę, widzę, widzę wszystko. Dobra, okay. No to jest akurat gicik. Jak najbardziej pana to zaprezentowałem. Mhm. Wiem, że pana, jeżeli chodzi o prędkość 50 na godzinę, mogę panu zaprezentować. Czy nie trzeba prezentować, wie pan? Nie jest takie konieczne. Proszę pana, pan uderzył tu mi.
Zasuwa, to widzę. Ogólnie jego skręt jest przy pana tragiczny, jeżeli się nie ma skrętu na wszystkie koła, także ja panu proponuję wziąć na wszystkie koła. Znaczy ja to na wszystkich będę jeździł, jak już. O, i to pan jest tutaj, to. Pan tym się nie zakopie. No właśnie. Naprawdę panu mówię, no ja tym się nie zakopię, psi chód się włączę pani, to się nie zakopię tym. Tak, w ciężkich warunkach. Proszę pana, ma pan jakąś maszynę? Mam tutaj z tyłu, proszę pana. Agregat. Należówkę taką. Ja pan tam pojechał. Kombajn mi oddawajcie, złodzieje! Taki pełnik katalogowo 2 miliony. No, ale mnie tam akurat nie interesuje zakup od was, tak już wam mówiłem. Oddajcie mi... Lepiej kombajn. Pana, ale jak to pana zakup nie interesuje? No proszę pana, chyba że zdecyduje się, potestuje, zdecyduje się, to wtedy może tak. Aha, czyli jest szansa? Jest szansa, muszę potestować, panie. Dobra, proszę pana, bo zaraz jadę po kombajn, jeszcze panu pokażę. Dobra, to jedzie pan po kombajn. Muszę jedzie tu wczepić. Jedzie pan po kombajn. Kabelki i wszystko, muszę zobaczyć jak to działa. Nie ma kabli, panie. Jedzie pan po kombajn, tu nie ma gdzie talerzować, tu nie ma nic. Już jadę, tylko po prostu opuszczę i pokażę panu jak to idzie. Dobrze, na sucho. Dobrze. Panie! No panie! Coś pan zrobił, stój! Za nisko opuściłem, proszę pana. Popieprzyło cię, człowieku! Proszę pana, ale ruszył bez problemu. Pożwir zapierdzielaj teraz! Ja to pomogę. Stój! Stój! No, nie w ten kierunek! Pożwir teraz zapierdzielaj, a nie! No zobaczcie, co mi tu odpieprzył ten człowiek. No, taką opinię, co ja wam wystawię, to o, nie macie pojęcia. O, pan nie! Pan wezwał? O kurde, człowiek, a nie masz pojęcia. Niech się pan idzie do konkurencji. Kombajn zwrócimy i do widzenia. To dawaj kombajn. Nie będzie pan miał tego klasa. Nie no, widzowie, ten człowiek jest jakiś rybnięty. Dawaj pan tego klasa. Będzie dobra opinia, dawaj pan, będzie dobra opinia, jedź pan po kombajn. Dawaj pan! No nie. Niech pan se dzwoni do szefa i niech se pan wyjaśni, ja powiem wszystko, powtórzę. No daj pan, zjeżdżaj pan. Do widzenia. Szybko musimy zjechać, szybko musimy zjechać. No pana, co pan tam, proszę zejść. No co pan sobie myśli? Proszę pana, no co pan dogadamy sobie się. Myśli? Co pan sobie myśli, że pan mi podwórko zniszczył? Pan dostaje ciągniki na testy i pan jeszcze złą opinię klasowi wystawiasz? Proszę pana, ja złą opinię nie wystawiam, ja nie mam tego chęci na wystawianie złej opinii. Bo po prostu, pana, co pan zrobił? Zaraz będę, ja w nerwach... Zapraszam. Proszę szybko, w trybie natychmiastowym proszę tu przyjechać. Proszę już nagrywać recenzję, taką jak ma pan w dobrze, briefie, ja... zaraz panu damy. Dobrze. Wszystko ma być co do słowa powiedziane, tak jak jest w briefie. Nie, ja nie będę z briefu, jak mi coś nie pasuje, to nie będę mówił. Tak? To nie będzie na test, nie? Ja zaraz dzwonię do szefa i on to ogarnie wszystko. Do widzenia. Zowie, zobaczcie, dostaliśmy Xeriona 12650, nie wiem ile on ma koni, z 500 chyba. W środku. No kolos, widzowie, ta kabina jest bardzo duża. To wygląda jak, nie wiem, no czołg jakiś, tylko taki kurde wysoki czołg na kołach. No zobaczcie, kto się prezentuje, tu te monitory, odpalę wam. Zobaczcie, to jakiś monitor tu. Gdzie to się klika, żeby to poprzełączać, kurde. Oj, widzowie, o tu, o zobaczcie. Cyk, tu sobie przełączacie. Macie, zobaczcie, funkcję, monitor tu klikacie, przyłączacie, jakby tu do kosiarki można go wziąć. Jest na przykład podane, tutaj tak samo. Tu jest jakieś GPS-y chyba też on ma. O, tu nie znaczy, nie beczko, do beczku wozu coś jest. Teraz wiecie, wszystko jest na czujnikach, więc tak jak widzicie tutaj, no. To akurat pod tym względem fajne, przejedźmy się nim kawałek. Już tutaj po placu tym, tutaj na tej firmie co mają. Nieźle to jedzie, nie? Zobacz, już 40, rozwinięłem do 50, już 52 było nawet. Ładnie to chodzi, zobaczcie. Fajnie, jest bardzo taki usztywniony. Kurde, ciągnik, spoko, tylko mnie jakoś, te, powiem wam, te klasy nie przekonują po prostu. Z jakiej racji my go dostaliśmy? Nie wiem. Czy to są jakieś jaja, widzowie? Szczerze wam powiem, że nie wiem, zaskakuje mnie to, firma, klas. Troszkę mnie zaskakuje, dobra, cyk, zamykamy te drzwi. No ale to, co ten chłop tu odpieprzył, widzowie, to przychodzi ludzkie pojęcie po prostu. Ja zrobię zdjęcia, mam zresztą, nawet nie muszę zdjęcia robić, mam nagrane, no zobaczcie co on zrobi, no zniszczył mi podwórko. Będę musiał teraz tu żwiru nawozić, zobaczcie, tu żwir był fajny. Trawy zasiać. No kurwa.
Jak tak można zrobić komuś? No i roboty mi dodają, no ale trudno. Ja, o coś jedzie. Jest kombajn! Zapieprzył gąsienico. Witam! Jest mój kombajn! Proszę. Jeszcze raz mi coś ukradniecie! Na policję od razu będę dzwonił. Zowie, odjadę. Czy pana to film taki robimy, no to wie pan, no to... Jaki jest... film? To czemu ja nic o tym nie wiem? Jaki film? No zgodził się pan przecież w umowie. Proszę pana! Czy pana ta kara finansowa za ten ciągnik co była, to żart tylko. Dlatego szef pana tak nie martwił, tak. Aha. I ten pracownik chamski, który był dla pana, to też żart. A to nie pan, tak? Kurde, ja pomyliłem pana z tamtym pracownikiem. Nie, nie, bo podobnie jesteśmy. Okej, okay, bo właśnie pan... I proszę pana, z tym podwórkiem też specjalnie tak zrobiłem, żeby to był żart. No ale proszę pana, to akurat nie brzmi... I to ma pan na 2 tygodnie tak naprawdę, a nie na 48. O kurde, ale z jakiej racji dostałem na testy od państwa? Taką prostu... No bo pan bierze udział w kampanii naszej. No pana prawdę? Twarz. Bo pan jest znany z YouTube'a i dlatego pana wybraliśmy do takiej kampanii. Aha. No to w takim razie, proszę pana, cieszę się. Cóż, a coś więcej, po prostu... A ten komentarz czemu mi zabraliście, bo to dla żartów jak mi miał być? Tak, bo to taka to filmu musiało być, wie pan. Proszę pana, mam takie drobne pytanie. Pracownik kradnie rzeczy od klientów. Okej, dobra, proszę pana, mam takie drobne pytanie. Na temat tego headeru tutaj, czy ja z państwem mógłbym się dogadać, żeby dostać wersję troszkę większą, czy nie? Do headeru? No. A po co panu większa wersja, jak to jest takie duże? Wie pan, on jest duży, ale ja mam, proszę pana, tyle pól, że zastanawiam się już przyszłościowo, żeby wymienić. Bo mi dojdzie trochę. No to przecież w też nie, bo to nie ogarniemy tego, ale następne jak najbardziej. Dobrze, tu dogadamy się, bo wie pan, na razie nie potrzebuję, bo nawet tego headeru nie wytestowałem, więc... Tak. Dobrze, pana, jak będziemy nagrywać końcówkę tego filmu całego, proszę pana, to bardzo bym prosił, żeby tutaj od szefostwa, to mówię, inne marki ciągników, czy tam kombajnów właśnie zostały wyrzucone z gospodarstwa na okres tam jednego dnia. Dobrze, postawi się do sąsiada. Bo to nie może być reklamy do Ichwara na przykład, czy New Hollanda. Proszę, proszę pana, rozumiem, postawi się do sąsiada, także nie ma problemu. Także proszę pana, żeby pan tylko wypalał markę. Wie pan co, tu jeszcze jeden ciągnik przyjedzie, no bo to wiadomo, że takim duży pan nie będziesz tylko gospodarzył. Jeszcze jeden? Tylko damy panu jeszcze jeden ciągnik specjalnie do filmu, żeby to nagrać taki no, w stylu 200 koni. No to nie, to mały trochę, wie pan. No ale no musi coś być mniejszego jako prawdziwy gospodarz, że pan tylko markę klas lubisz. Ale proszę pana, ja się na taki coś nie godziłem, no to kurde... Że pana on to... Na takie to pan... filmy, się nie godzę na takie coś. Pan da znać, czy pan się godzi, czy nie teraz, no bo to nie oszukujmy, no... Proszę muszę pana... Muszę zabrać klasa, jeżeli pan nie wystąpi w tym filmie. Do jutra, okej, do jutra się domyślę, dobrze? I dam państwu znać. Pana, jutro to my już chcemy nagrywać. Dam znać do jutra. Jutro to będzie futro, jak to mówią, proszę pana. Do jutra, proszę pana, dam panu odpowiedź. Dziękuję. Dobrze. Do widzenia. Do jutra. Proszę do szefa zadzwonić. Dobrze. Jeszcze. Ja zadzwonię. Widzowie, zobaczcie, kombajn odzyskany. Całe szczęście to był jakiś, nie wiem, jakaś kampania. Dziwną mają kampanię. Nie zanim to działa na ich niekorzyść. Bardziej, ale powiedzmy, że widzowie... Powiedzmy, że... Dobrze, najważniejsze, że wrócił. No i dostaliśmy jeszcze ten na testy. Nie wiem, z czym ja teraz go wytestuję. Na 2 tygodnie niby. Ale oni coś kombinują, że jakiś film nagrać, że ja wszystkie ciągniki mam wyrzucić. Że jeszcze dadzą mi jeszcze jeden jakiś ciągnik, żebym ja go przetestował. Dziwne, widzowie. No ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Trzymajcie się, do następnego. Na razie.